Książka konkretnie nazywa się Halny nad Hałdami, Górale z pomocą powstańcom śląskim. Ukazała się z okazji Roku Górali w województwie śląskim, a wydawcą tej bardzo ciekawej, unikatowej pozycji jest Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej. Chciałbym się podzielić taką uwagą, że napisanie takiej książki nurtowało mnie już parę lat. Próbowałem zainteresować różne czynniki naukowe tą publikacją, natomiast dopiero w ubiegłym roku udało się przekonać do współpracy dwóch profesorów Uniwersytetu Śląskiego, Miłosza Skrzypka, rodem z Górek Wielkich, oraz profesora Lecha Krzyżanowskiego, który mieszka w Bielsku-Białej. Razem z nimi, z grupą pasjonatów, regionalistów, bo w sumie jest sześciu autorów, idąc alfabetycznie: Krzysztof Kiereś z Istebnej, Adam Kitkowski z Zakopanego, ja jestem autorem dwóch rozdziałów dotyczących pogranicza śląsko-małopolskiego i Żywiecczyzny oraz Józef Stec z Buczkowic. W dosyć ekspresowym tempie pracowaliśmy nad tą publikacją, no i ona z okazji Roku Górali się ukazała. No, chcę tutaj podziękować dyrektorowi Roku w Bielsku-Białej, Lesławowi Werpachowskiemu, który no, z entuzjazmem podjął ten temat, no i jako wydawca i realizator finansowy tego wydarzenia doprowadził sprawę szczęśliwie do końca. Książka zawiera sześć rozdziałów. Pierwsze dwa rozdziały są natury ogólnej i profesor Miłosz Skrzypek pokazuje sprawę śląską na przykładzie Śląska Cieszyńskiego 100 lat temu i Górnego Śląska jako sprawę jednorodną, ściśle ze sobą powiązaną i bardzo ważną dla sprawy ukształtowania się odrodzonej Polski. Ukazuje to przez pryzmat zabiegów dyplomatycznych na szerszej arenie międzynarodowej. Z kolei profesor Lech Krzyżanowski pokazuje poparcie dla powstań bardzo praktyczne i materialne, i takie kulturowe, w różnych wymiarach, w różnej formie, we wszystkich dzielnicach odrodzonej Polski. Jest to bardzo ciekawy również materiał. Ja z kolei zająłem się pograniczem Śląska Cieszyńskiego i Małopolski Zachodniej i pokazałem na przykładzie różnych inicjatyw, które wtedy były podejmowane, czy bezpośrednio na Śląsku Cieszyńskim, w Cieszynie, w Strumieniu, w Skoczowie, w Bielsku przede wszystkim, a nade wszystko w Dziedzicach, jak wyglądała bardzo szeroka pomoc udzielana powstaniom właśnie z naszego obszaru. No, książka ona była wydana w niedużym nakładzie i generalnie rozdawana jest uczestnikom promocji. Także ci, którzy pofatygują się na te spotkania, skorzystają, no, ponieważ książka jest naprawdę ciekawie zrobiona, nie tylko jeśli chodzi o treść, ale również o poziom edytorski. Wyposażona jest w mapy, w zachowane ilustracje z naszego terenu i co jest istotne, zawiera no, blisko 100 biogramów powstańców śląskich z naszego terenu. Dopiero będziemy ustalać po kolei kolejne miejsca, ponieważ już te główne spotkania na naszym terenie, a więc w Bielsku-Białej, w Cieszynie, w Żywcu już się odbyły. Były dwa spotkania w Katowicach. Teraz jesteśmy zaproszeni przez Gminny Ośrodek Kultury do Istebnej. No i czekamy na kolejne zaproszenia i wtedy pojawimy się w kolejnych miejscowościach.